Top 10 seriali, które ukształtowały XXI wiek. Wcześniej były Przystanek Alaska, Rodzina Soprano czy Miasteczko Twin Peaks. To one pokazały widzom, że poza serialami oglądanymi do obiadu można tworzyć coś naprawdę ambitnego. Tym razem zajmiemy się nowszymi seriami, które stworzyły podwaliny pod najlepsze aktualne produkcje jak Euforia, Westworld czy Gra o Tron. Oto top 10 seriali, które ukształtowały XXI wiek. Numer 10. Plotkara. Wiele osób może się teraz sarkastycznie uśmiechnąć. Prawda jest jednak taka, że bez Plotkary wiele dzisiejszych seriali młodzieżowych mogłoby nie powstać. Mimo że produkcja szybko obniżyła loty, serial pioniersko poruszał takie tematy jak załamanie nerwowe, zaburzenia odżywiania, narkotyki czy nawet trójkąty w atrakcyjnym świecie pełnym blichtru. Podczas gdy Brytyjczycy fascynowali się o wiele ostrzejszym Skins, Plotkara pokazała amerykańskim widzom, że można zrobić pouczający serial o niegrzecznych nastolatkach, nie demonizując tego, że uprawiają seks czy stosują używki. Numer 9. Gotowe na wszystko. Serial, który miał ogromne szczęście, że w ogóle powstał. W końcu, jak produkcja z czterema głównymi bohaterkami, gospodyniami domowymi, w dodatku w większości w średnim wieku, miałaby stać się hitem? Połączenie elementów kryminału, komedii, dramatu okazało się jednak przepisem na sukces. Serial otrzymał nawet wiele nagród Emmy, wyróżnienia Złotych Globów czy SAG. A wszystko zaczęło się od pewnego pięknego poranka na Wisteria Lane, kiedy Mary Alice Young, przykładna matka i żona, popełniła samobójstwo. Numer 8. Firefly. Star Trek już dawno pokazał, że sci-fi w telewizji może okazać się sukcesem. Jednak historia załogi statku kosmicznego Serenity nie miała wcale takiego szczęścia, znikając z anteny już po jednym sezonie. Paradoksalnie na tym jednak wyrosła jego legenda. Był to jeden z pierwszych takich przypadków w XXI wieku, kiedy fani pokazali, jak mocno mogą walczyć o produkcję, dzięki czemu doczekali się pełnometrażowego filmu Serenity. I choć ten nie spełnił ich oczekiwań, nadal każdy fan Firefly zaśpiewa. You can't take the sky from me. Numer 7. Chirurdzy. Obecnie ten serial kojarzy się jedynie z bardzo długim tasiemcem, w którym wszyscy bohaterowie przeżyli najgorsze możliwe katastrofy. Trzeba jednak pamiętać, że w 2005 roku był to serial o dosyć specyficznej młodej kobiecie, przyszłej chirurg, która wikła się w romans z żonatym mężczyzną. Dziś oczywiście nie wydaje się to niczym wyjątkowym, jednak prawie 15 lat temu włodarze stacji długo dywagowali, czy mogą się na taki wątek zgodzić. Jak wiadomo, ich wiara w producentkę serialu, Shonda Rhimes, przyniosła im jeden z najdłużej kręconych seriali, wiele nagród i mnóstwo pieniędzy. Numer 6. Dr. House. Czy można głównym bohaterem uczynić wyjątkowo antypatyczną postać? Choć Brytyjczycy odkryli to już dawno w swoim The Office, Amerykanie wcale nie byli tego pomysłu pewni. Jednak historia niepełnosprawnego lekarza, który często rzucał seksistowskie, chamskie uwagi, okazała się sukcesem, dzięki czemu Hugh Laurie mógł liczyć na wiele intratnych propozycji. Niestety żadna z nich nie była już tak szczęśliwa jak rola wybitnego, złośliwego doktorka. Czy bez House'a powstałyby takie serie jak na przykład Californication czy Dexter? Na to pytanie na szczęście nie musimy sobie odpowiadać. Numer 5. Zagubieni. Czym bylibyśmy bez Zagubionych? Przez 6 lat serial Legenda zmuszał ludzi do szukania odpowiedzi, kim byli inni, Człowiek w czerni czy Dharma. Choć serial na sam koniec rozczarował brakiem odpowiedzi, nie można zaprzeczyć, że dyskusje na ten temat rozgrzewają do dziś, prawie 10 lat po zakończeniu produkcji. Zagubieni pokazali, że łączenie dramatu, przygody, filozofii z elementami fantasy może się sprawdzić. A katastrofa lotnicza lotu 815 przyniosła nie tylko nową jakość telewizji, ale także Hobbita, Evangeline Lilly czy Gwiezdne Wojny J.J. Abramsowi. Numer 4. Dexter. Serial o dobrym mordercy zasługuje na swoje miejsce w tym rankingu, choć pewnie obecnie jego sezony nie powinno już powstać. Nie zmienia to faktu, że telewizja już wtedy upewniła się, że skoro telewidzowie mogą polubić chamskiego lekarza, mordercę polubią tym bardziej. Dexter to następny serial, który przecierał szlaki złym i paskudnym bohaterom, których uwielbiamy oglądać na ekranach do dziś. Numer 3.
Synowie Anarchii. Ta produkcja podkreśliła, jak wielkie przemiany dokonały wcześniej wspomniane seriale. Brutalna opowieść o gangu motocyklowym łączyła w sobie dramat i kryminał z elementami współczesnego westernu. Pokazała również, że Kathy Sagal to nie tylko komediowa aktorka, a Charlie'emu Hunnamowi dała szansę na ogromną karierę. Numer 2. Mad Men. Majstersztyk, od początku do końca zachowujący sens swojej historii. Choć opowieść snuła się przez lata, zmuszając swoich bohaterów do przeżywania przeróżnych dramatów, scenarzyści doskonale wiedzieli, do czego chcą finalnie doprowadzić swoje postaci. Sam serial nie jest dla wszystkich. Może nudzić dialogami czy brakiem gwałtownych zwrotów akcji. Nie zmienia to jednak faktu, że to właśnie on pokazał, jak powinno tworzyć się produkcję o wieloletniej fabule. Numer 1. Breaking Bad. Żaden inny serial przed 2010 rokiem nie zasługuje tak bardzo na pierwsze miejsce jak historia Waltera White'a, nauczyciela chemii, który pewnego dnia odkrywa, że jest chory na raka i nie zostało mu dużo czasu, by zabezpieczyć przyszłość swojej rodziny. Breaking Bad to historia upadku moralności, gdzie zwykły szary obywatel zamienia się w przestępcę pełną gębą. Serial jedyny w swoim rodzaju i na pewno drugiego takiego długo nie będzie.